Mamy takie zadanie. Pewien ogrodnik hoduje 531 pomidorów. Może z tego sprzedać w ciągu 3 dni 176 pomidorów. Jeżeli założymy, że rzeczywiście sprzedał w 3 dni 176 pomidorów, to ile pomidorów mu zostało pod koniec trzeciego dnia? Spróbujmy rozwiązać tę zagadkę. Ogrodnik wystartował z ilością 531 pomidorów. No i jeżeli chcemy dowiedzieć się, ile mu zostało, to musimy odjąć to, co sprzedał, czyli odejmujemy 176, bo tyle sprzedał. Czyli cała historia hodowli i sprzedaży pomidorów sprowadza się do prostego odejmowania: 531 odjąć 176. No to zobaczmy, co się z tym da zrobić. Zróbmy to w tradycyjny sposób po lewej i w sposób pokazujący, co się dzieje wewnątrz wszystkich tych liczb po prawej. 531 to to samo co 500 dodać 30 dodać 1. Jeżeli odejmujemy 176, to oznacza to, że odejmujemy 100 i odejmujemy 70 i odejmujemy jeszcze 6. Dlatego tak to rozpisałem, że 5 w liczbie 531 oznacza 500. Trójka w liczbie 531 znajduje się na pozycji dziesiątek, więc oznacza w rzeczywistości trzydziestkę. Jedynka w liczbie 531 jest na miejscu jedności, więc oznacza jeden. Tu po prawej będzie trochę lepiej widać to, co się dzieje, kiedy pożyczamy. No to zaczynamy od jedności: jeden jest mniejszy od 6, jeden mniejszy od 6. Byłoby super, gdybyśmy mogli coś pożyczyć z wyższych pozycji. Najprościej pożyczyć od kolejnej pozycji, czyli dziesiątek. Pożyczamy 10 z tej trzydziestki. zostaje 20. A dziesiątkę, którą pożyczyliśmy, dodamy do pozycji jedności. Razem będzie 11. Przenieśliśmy 10 z dziesiątek do jedności. Jeżeli to samo zrobimy po lewej, zabierzemy 10 z trzydziestki, która stanie się dwudziestką, i jednocześnie jedynka stanie się jedynastką. Kiedyś uczono w szkołach, że z tej trójki zabieramy jeden i przyczepiamy to jeden z przodu tej jedynki. To prawda, ale to, co naprawdę się tu dzieje, to odejmujemy jedną dziesiątkę z tych 30, która zamienia się w rezultacie w 20, i tę dziesiątkę dodajemy do pozycji jedności, czyli do tej jedynki. Tak czy inaczej, na pozycji jedności mamy 11 i możemy teraz odjąć. 11 odjąć 6 równa się 5. Tu po prawej, tak samo 11 odjąć 6 równa się 5. Przechodzimy do dziesiątek. Mamy 2 odjąć. 7 co oznacza tak naprawdę 20 odjąć 70 20 odjąć 70 70 jest większe od 20 więc chcemy coś dodać do tej 20 na pozycji dziesiątek pożyczamy z pozycji setek z tych 500 weźmiemy jedną setkę, zostanie 400 i tę pożyczoną setkę dodamy do pozycji dziesiątek, czyli zamiast 20 będzie 120. Po lewej weźmiemy jedną setkę z tych 500, zostaną 4 setki i tę pożyczoną setkę dodamy do pozycji dziesiątek. W dziesiątkach jedna setka to 10 dziesiątek, czyli do tej dwójki dodamy 10, czyli razem będzie to dwunastka. I jeszcze raz, sposób sprzed wieków, taki dosyć mechaniczny. Zabieramy jedynkę z tych pięciu, zostaje cztery. I przyczepiamy tę jedynkę przed dwójką, zostaje dwanaście. Ale tak naprawdę zabieramy jedną setkę z pięciu setek, zostają cztery. 500 odjąć 100 równa się 400 i dodajemy tę setkę do 20 i mamy razem 120, a tu po lewej piszemy 12, bo te 120 to 12 dziesiątek. Ta dwunastka leży na pozycji dziesiątek. Nazwijmy te pozycje słowami jedności, dziesiątki, setki. Pomidorów oczywiście, czyli odejmujemy 120 odjąć 70 równa się 50. A tutaj 12 odjąć 7 równa się 5, piątka na miejscu dziesiątek oznacza 50, zaznaczę pomidorowym kółkiem. No i w końcu setki. 400 odjąć 100 równa się 300, tutaj 4 odjąć 1 równa się 3, te 3 to te 300, te 5 to te 50, te 5 to te 5. No i mamy koniec. Wiemy, że zostanie 355 pomidorów albo 300 dodać 50 dodać 5 pomidorów. No to szczęśliwego nowego roku! Opowiadał Krzysztof Kwiecień zabawna nauka.pl